Z Ewangelii świętego Jana. Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam. Co się tłumaczy: posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten. A inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły? No. Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Gdzież on jest? Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał. Aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich, mówiąc: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego. Ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. Wierzę, Panie. I oddał mu pokłon, a Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli, i rzekli do niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi? Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie: Widzimy, grzech wasz trwa nadal. Dzisiaj jesteśmy postawieni wobec Jezusa przywracającego wzrok człowiekowi niewidomemu od urodzenia. Było to zatem tym bardziej zadziwiające. Dla Jezusa nie jest to jednak działanie, które ma zaskakiwać, ale które ma objawiać sprawy Boże. Wszystko bowiem jest wplecione w Bożą opatrzność nad światem i Jego kierowanie losami wszystkich ludzi. Wyobrażenie miejsca.
Wydarzenie rozgrywa się w Jerozolimie. Scena opisana jest dosyć dokładnie, ukazując niejako różnego rodzaju postawy, jakie można zająć wobec Jezusa, wobec Jego działania. Niewidomy człowiek odzyskuje wzrok. Wzbudza to zachwyt jednych i oburzenie innych. Uzdrowienie dokonało się, aby objawić sprawy Boże. Niewidomy nie prosił sam o nie. Był narzędziem, którym Bóg się posłużył. Jest jednak człowiekiem rozumnym, trzeźwym w swoim myśleniu, w pewien sposób jest odważny, bo nie boi się niezrozumiałej prawdy. Być może cierpienie, jakie znosił, nauczyło go pokory. Miał świadomość, co zyskał. Przez długie lata żył bez możliwości widzenia, był bardziej zahartowany do znoszenia trudnych warunków, więc nie bał się być bardziej radykalny. Spróbuję oczyma mojej wyobraźni zobaczyć całą scenę. Jezusa czyniącego błoto, aby uzdrowić niewidomego człowieka, uczniów, którzy się przyglądają wszystkiemu, faryzeuszów, którzy odrzucają znak uczyniony przez Jezusa. Zobaczę zastraszonych rodziców owego niewidomego człowieka. Spróbuję też poczuć dramat, jaki przeżywali ci ludzie, doznając z jednej strony przyciągania do Jezusa, a z drugiej jakiejś formy zakazu i lęku wobec władz religijnych. Prośba o owoc. Mogę prosić o to, co jest istotą tej sceny, to znaczy o prawdziwe widzenie rzeczywistości oczami Bożymi. Poproszę, aby Jezus także wobec mnie uczynił ten gest otwarcia oczu, żeby przywrócił mi wzrok. Punkt pierwszy. Pokusa moralizowania. Rabbi, kto zgrzeszył? W tych słowach możemy zobaczyć częstą pokusę człowieka w ocenianiu tego, co się w nim i wokół niego dzieje. Bardzo często bowiem uciekamy się do tak zwanego moralizowania, do nadawania znaczenia moralnego temu wszystkiemu, co się dzieje. Bardzo często też wtedy negatywne rzeczy, czy to, co uważamy za przeciwne nam, traktujemy jako coś złego, jako karę, jako wynik naszego złego postępowania. Wtedy wszystko to, co jakoś naznaczone jest trudnością, cierpieniem, wydaje się być związane z wartościowaniem moralnym. To z pewnością moja wina, to z pewnością czyjaś wina i tak dalej. I to jest właśnie owo on czy jego rodzice, ponieważ musimy znaleźć winnego, bo inaczej to, co uważamy za złe, nie miałoby przyczyny. Jest to częsta pokusa naszego życia duchowego, żeby zbyt szybko oceniać, żeby przyklejać wartościujące moralnie etykietki ludziom, ich działaniom, bez poznania tego, co jest ich prawdziwą intencją. Czy bez otwartego całkiem spojrzenia na całe zdarzenie. Słowa Jezusa zwracają naszą uwagę także na inną rzecz, którą warto rozważyć, a mianowicie, że inaczej biegną myśli ludzkie i inaczej Boże. Już Izajasz mówił o tym. Wydarzenia życia są dla nas wyzwaniem do sprawdzenia naszej wiary w opatrzność, do zobaczenia, na ile polegamy na Bogu, zdajemy się na Niego, a na ile liczymy tylko na siebie. Cierpienie obnaża nasze myślenie w sposób bezlitosny. I dlatego słowa Jezusa muszą być dla nas okazją do umocnienia naszego dążenia, aby wszystkie wydarzenia życia czytać w kluczu bycia prowadzonym przez Boga. Zwłaszcza wtedy, kiedy przydarza mi się coś trudnego, kiedy cierpię, muszę tym bardziej dążyć do szukania w tym objawienia się woli Bożej. To nie jest gloryfikowanie cierpienia i trudu, ale raczej szukanie głębszego znaczenia przeżywanych przez nas doświadczeń.
One bowiem mogą stać się dla nas objawieniem spraw Bożych, których nie przeczuwamy. Pomyślę o tych doświadczeniach mojego życia, które w zaskakujący sposób pozwalały mi inaczej spojrzeć na siebie, na swoje życie, które były dla mnie jakby otwarciem nowych perspektyw. Punkt drugi. Odwaga czynienia rzeczy dziwnych. Gesty, jakie czynił Jezus wobec swoich wyznawców, niejednokrotnie są zaskakujące i nowe, a przy tym często mało spektakularne. Możemy zatem powiedzieć, iż są one bardziej wymagające. Jest w nas bowiem jakieś dziwne oczekiwanie i myślenie, że gdyby się działo coś wielkiego, zaskakującego, to wtedy bylibyśmy bardziej skłonni do przyjęcia tych wydarzeń i bylibyśmy w nie bardziej zaangażowani. Kiedy natomiast są one takie małe, pomijamy je, ignorujemy. Z drugiej strony jest także konieczne, aby pokonać w sobie opór i czynić rzeczy, które wydają się być absurdalne, a które przeżyte w głębokiej wierze stają się prorocze. Niewidomy, który pozwolił się posłać Jezusowi do sadzawki, który nie zawahał się obmyć swojej twarzy, a robił czynność, którą pewnie spełniał 1000 razy przedtem, potrafił przejść przez ciemność niezrozumienia i absurdu. Potem stał się prorokiem wobec innych. Objawił dzieła Boga. Ukazał Jezusa jako światłość oświecającą, jako tego, który przywraca wzrok. Przyjrzę się tym sytuacjom mojego życia, które postrzegam jako takie wyzwanie dla mojego zdrowego rozsądku. Postaram się poczuć posłanym, aby obmyć się w sadzawce, którą Jezus przygotowuje dla mnie. Punkt trzeci. Odwaga bycia sobą. Bycie sobą kosztuje. Bardzo dużo kosztuje. Obstawanie przy swoich przekonaniach i trwanie przy prawdzie nie jest prostą sprawą. I nie chodzi tutaj o upór przy swoich przekonaniach i przy swoim zdaniu. Nie chodzi też wcale o narzucanie swoich przekonań innym. Chodzi raczej o to, by ponosić konsekwencje swoich myśli, konsekwencje swoich przekonań. Dopiero bowiem wtedy widać, co one są naprawdę warte. Sytuacja człowieka niewidomego i jego rodziców uświadamia nam, jak łatwo być sobą, ale tylko do momentu, kiedy nam nic nie zagraża. Perspektywa cierpienia zmusza nas jednak zawsze do opowiedzenia się. Odziera nas z fałszu. Odziera nas z wszelkiego udawania. Przyjrzę się tym sytuacjom, które dla mnie stały się i stają wyzwaniem dla bycia prawdziwym. Na ile jestem w tym odważny? Rozmowa końcowa. Stanę przed Bogiem z tymi myślami i poruszeniami, które były obecne we mnie w czasie tej modlitwy. Porozmawiam z Nim o tym wszystkim, co wydaje mi się ważne.